Zaśpiewał hit Dody tak, że wszystkim opadły szczęki. Nawet ona zareagowała, Doda już od ponad 25 lat zachwyca swoim głosem na scenie. Fani nadal wiele jej zawdzięczają, a swoje oddanie pokazują w kreatywny sposób. Jeden z oddanych słuchaczy pokazał swoje wykonie jej największego hitu. Musiała zareagować na nagranie. Jej słowa zostaną z chłopakiem na zawsze. Doda wróciła z kolejnym utworem w duecie ze Smolastym. Doda podbiła show biznes jako kontrowersyjna jaga, wokalistka zespołu Virgin. Później z sukcesem rozwijała karierę solową, a obecnie zakończyła dwuletnią przygodę z erą akwarii. Zwieńczeniem okresu było telewizyjne show i zaskakująca współpraca muzyczna. W sierpniu ubiegłego roku pojawił się teledysk do utworu Zanim Zajdzie Słońce, który piosenkarka wykonuje ze znanym raperem Smolastym. Utwór szybko podbił serwisy streamingowe, a gorący teledysk był głośno komentowany w mediach. Nie brakowało nawet doniesień, że to przez romantyczne sceny rzekomo rozpadł się jej związek z Dariuszem Pachutem. W rzeczywistości jej życie osobiste kwitnie, podobnie jak kariera. W minionym miesiącu pojawiła się kontynuacją głośnego teledysku wraz z nową piosenką duetu Nie żałuję. Współpraca wywołała ponownie emocje, licząc już ponad 5 milionów wyświetleń na YouTubie. Fani nie kryją zachwytu. Doda przez lata swojej kariery stworzyła bardzo bliską relację z fanami. to oni pomogli jej odzyskać statuetkę MTV Awards, którą oddała do licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po latach żałowała tej decyzji, a słuchacze zaskoczyli ją prezentem na zakończenie kariery. Inny fan w kreatywny sposób postanowił oddać hołd idolce. W mediach społecznościowych zamieścił kawer jej najnowszego utworu Nie żałuję. Filip Grodowski z popowego hitu stworzył spokojną balladę, która zachwyciła internautów. Jak na taką interpretację zareagowała sama Doda? Doda zareagowała na kawer swojego utworu. Wykonanie młodego muzyka szybko zyskało rozgłos w mediach społecznościowych. Filip Grodowski sam tworzy utwory, a 21 czerwca premierę miał teledysk do jego debiutanckiego albumu. Zwrócenie uwagi Dody w tym momencie kariery może być bardzo istotne. Piosenkarka udostępniła cover fana na swoim profilu. Słowa, jakimi pochwaliła wykonanie, zostaną z początkującym artystą na zawsze. Wygląda na to, że nie tylko gwiazdy show biznesu dają przykład fanom, ale również oni potrafią zainspirować idoli. Czekacie na nowe wersje najnowszych przebojów DODY?